dzisiejszym filmie ponownie gramy w symulator rzucania samolotami, a to dlatego, że tutaj w końcu dodali możliwość jakby wskoczenia do tej rakiety, to jest jakiś Skyward. No i tutaj na początku musimy zbierać 5 milionów gemów, a więc 5 razy tyle, co wcześniej było, bo wcześniej był milion. Mam nadzieję, że uda nam się to zrobić. W ogóle jakieś deski tu dodali za robuxy, za 149 robuxów. Ciekawe w sumie. I tu w ogóle też sezon dodali. Możemy sobie sklejmować podkę na 5 minut. Może sobie w sumie później kupimy premium. Jakby tu tych sezonów trochę jest, tylko no nie wiem, czy się opłaca jakby kupować ten sezon. I tu w ogóle huge są na końcu. Ciekawe, czy one jak huge działają, czy jak normalne pety. Ale dobra, na początku w takim razie musimy tych rebirthów sporo porobić, żebyśmy te 5 bilionów uzbierali właśnie. Tylko no nie wiem, czy teraz to będzie szło tak jakoś szybko. Cyk, tutaj dorzucamy stąd, no jakby coinów w sumie sporo farmimy. Jakby czy teraz opłaca nam się rebirfa robić? Teraz rebirf kosztuje tylko 315 milionów. Dobra, to musimy wydać to siano i wtedy zrobimy sobie tego rebirfa, bo na razie szkoda w takim razie. Musimy tutaj pójść. No i pootwierać, nie wiem, przedostatnie jajko? Możemy sobie otworzyć takich 19 po prostu. Nie wiem, czy tutaj mogą nam pety lecieć, bo już nawet nie pamiętam, jakie ja pety miałem. Czy miałem z tego ostatniego jajka, czy z przedostatniego, ale no na starcie musimy jak najszybciej zrobić te rebirfy. Dobra, i teraz za wszystko otworzyliśmy i teraz już możemy robić te rebirfy. Już nie zmarnujemy końców super dużo. Czy coś dobrego nam wyleciało? My mamy tutaj takie pety pozakładane, które dają nam razy 1000, a tu nam jakieś takie wyleciało. No, nie za dobre, ale dobre. Przynajmniej końców nie zmarnowaliśmy, jakby robimy tego rebirfa. No i dużo takich rebirfów jeszcze musimy zrobić, tylko powiem wam, że jedną rzecz bym zrobił. Poszedłbym sobie tutaj na pierwszy świat i porzucał stąd, bo tam z drugiego świata ten samolot bardzo długo leci, a tutaj też będziemy dużo farmić, jakby tutaj prawdopodobnie i tak będziemy wystarczająco farmić na rebirfa. No, zobaczcie, mamy na spokojnie na rebirfa tutaj. Nie ma sensu rzucać aż tak daleka, bo jakby stąd i tak mamy od razu po jednym rzucie na rebirfa. Tylko czy tu była podka na gemy? Nie pamiętam, jakby była podka na gemy. Dobra, no to dwa razy szybciej wszystko zrobimy. No to jakby w sumie wyfarmić tych 5 milionów giga szybko mi jednak pójdzie. Myślałem, że to dłużej będzie. Dobra, ale tu odpalmy sobie auto rebirfy i no teraz właśnie nabijmy te 5 milionów gemów. No i dosłownie po 5 minutach w sumie dwa razy tyle nabijem, a więc git, możemy już odblokować, tylko zanim to jeszcze zrobimy, to wróćmy się na spawna, zobaczmy, czy nie dodali jakichś nowych trailsów właśnie, bo już nawet nie pamiętam, za co były te trailsy. Za gemy były, ale z tego co widzę, to nie dodali nowych trailsów, mamy dalej najlepszego trailsa. No to z tego worldu w sumie tak naprawdę tyle, jakby zobaczmy, czy może sezon nam się nie zrobił. Nie, dalej jeden tier mamy. W ogóle gdzie tu są questy? Tutaj są questy. Musimy samolotami rzucać na jakąś dalszą odległość, rzucić jakąś konkretną ilość samolotami i zarobić ileś coinów. No i weekendowe trochę trudniejsze. No dobra, to nie są jakoś trudne te questy, porobimy sobie trochę tego. Jak zrobimy tak, nie wiem, z 10 tierów tego sezonu, to wtedy za robuxy to kupię. No ale tak to jak nie zrobimy tego dużo, to nie ma sensu. Dobra, ale pójdźmy sobie tu, w sumie to nie tutaj. Tutaj pójdźmy sobie i właśnie odblokujmy ten nowy świat. Mam nadzieję, że będzie działać ten nowy świat, że nie okaże się, że nie teleportuje nas tam. Dobra, odblokowaliśmy to. No i tu mamy ten Sky Kingdom. W ogóle jaka fontanna tutaj jest, jak w PC symulatorze trochę. I tutaj na razie mamy dwa jajka. No to jakby dużo roboty chyba nie mamy tutaj. 125 bilionów i 50 bilionów. Ile tutaj w ogóle światów jest? No tutaj mamy jeden do odblokowania. No to w sumie dużo roboty nie mamy, tylko zapomnieli tutaj dodać czegoś, żeby nie spadać w taki sposób. Zapomnieli bloka dodać, ale dobra, musimy uważać w takim razie, żeby nie spaść. Jakby stąd chyba nie dorzucimy niestety. Tutaj mamy w ogóle dwa czy trzy samoloty. Tu jest jeden, taki w ogóle ledwo co widoczny. Tu jest drugi i tu jest trzeci. Nie, tu jest trzeci. Tu jest jakiś taki samolot. Nie powiem wam, że takie kolorki giga jasne mają, ledwo co je widać. Dobra, ale zobaczmy, czy w ogóle stąd dorzucimy. I gdzie my w ogóle rzucać mamy? Aha, tutaj jakby rzucamy. No, chyba nie dorzucimy stąd. Musimy się wrócić na jakąś wcześniejszą mapkę i siana więcej pofarmić, żeby tutaj te właśnie jajka otworzyć. Bo no, na razie nie wygląda to niestety za dobrze. Tutaj mam nadzieję, że te jajka już będą jakieś mocne. No i 4 tryliony to też jest, powiem wam, że gigantyczna ilość w sumie. Mam nadzieję, że uda nam się tyle zarobić dzisiaj. Dobra, ale wróćmy się, no tak jak mówię, na jakiś wcześniejszy world. Chyba gdzieś stąd, z tego co powiem, tam maksymalnie mogłem dorzucić. Zobaczmy w sumie, ile wtedy tutaj będziemy dostawać też za jeden rzut. No jakby tutaj chyba doleci. No dobra, tutaj dolatuje i za to dostajemy. W sumie nie wiem, ile by od razu rebirf się zrobił. Na razie w sumie wyłączmy sobie te rebirfy i zobaczmy, ile siana dostajemy, no bo 125 bilionów to wydaje mi się, że to jest bardzo dużo jak za jedno jajko. I raczej będzie ciężko jakiś dobry team z tego zrobić. 16 bilionów dostajemy. To musielibyśmy prawie 10 rzutów wykonać, żeby jedno jajko sobie otworzyć, to ostatnie. Tutaj, a więc zróbmy to tak. Wróćmy się tutaj, w sumie to nawet bliżej. Tutaj się wróćmy i poróbmy tych rebirfów jeszcze trochę. Może tak nawet do 1000 poróbmy sobie te rebirfy. Nie, w sumie trochę dalej nawet pójdźmy, bo teraz już rebirf 2 biliony kosztuje, a wcześniej kosztował dużo mniej.
Dobra, ale tu poróbmy te rebirthy, no bo bez tego nie ma szans, że cokolwiek otworzymy sobie na tamtej mapce. Dobra, mamy 935% tych rebirthów, tyle musi nam styknąć. Zakręcimy sobie jeszcze tutaj kółkiem, może akurat jeszcze dostaniemy podwójne siano, no niestety podwójnego laka. Tutaj chyba nie mam podwójnego siana, z tego co pamiętam. No nie mam, ewentualnie za robuxy sobie kupimy. Pójdźmy sobie tutaj, no i musimy pofarmić to w taki sposób. Tylko tak słabo rzuciłem, w ogóle ktoś mi trade daje. Trade w ogóle do tej gry dodali, jakby trade'ów nie było w tej gierce. No i co ta osoba tutaj od nas chce? Aha, takie pety to pokazuje. No, niepotrzebne mi są te pety. Ile teraz w ogóle za taki rzut dostajemy? No trochę dostajemy, tak z 20 bilionów tylko jakby mi się wyzerowało, bo rebirth mi się zrobił. Musimy wyłączyć te rebirthy. Dobra, kupię to za robuxy i musimy dużo siana tutaj przyfarmić, jeżeli chcemy jakkolwiek nasz team poprawić. Dosyć trudny ten update zrobili, powiem wam. Kupmy sobie na razie jedną potkę na podwójne siano i przyfarmy teraz więcej siana, żebyśmy chociaż to pierwsze jajko na tym nowym wardzie mogli potwierać. W ogóle czy ja team dobry mam założony? Czy mam najlepsze pety? Mam najlepsze pety. Dobra, to niech się to farmi w taki właśnie sposób. Dobra, i trochę to zajęło, ale uzbierałem 3,7 tryliona. Jakby na razie potwierałbym sobie to pierwsze jajko, bo tego drugiego chyba nawet nie będziemy mogli otwierać przez to, że no nie mamy tutaj tej samuraj mapki odblokowanej. To prawdopodobnie i tak nam dużo da, tylko że w sumie zróbmy jedną rzecz. Jakby mam potki na laka chyba. Jedną potkę na laka mam, to trochę szkoda jej w sumie. Dobra, na razie nie będziemy używać, zróbmy to tak, niech te usuwa, niech zostawi nam tylko te i otwórzmy za całe siano, zobaczymy czy poprawimy jakkolwiek nasz team i wtedy oczywiście farmimy na tą mapkę za 4 biliony. Jakiś red nam już wyleciał, ale dobra, niech otworzy się za wszystko teraz. Dobra, i za wszystko się otworzyło, zobaczmy czy jakieś dobre pety nam wyleciały, czy cokolwiek nam założy. Nic nam nie zakłada, ale czy coś nam wyleciał, tu w ogóle mityki nam wyleciały, tylko czemu one dają razy 550, to nie są jakieś super dobre. Tutaj trochę tych rarów nam wyleciało, no musimy sobie to poprzerabiać wszystko, zobaczymy czy cokolwiek poprawimy, a jak nie to farmimy te 4 tryliony do tej ostatniej i tam już na pewno będą lepsze jakieś pety. Musimy sobie pójść tutaj i poprzerabiać to na shiny. Oj właśnie, jeszcze jedno, że sprawdźmy. Sprawdźmy, czy może jestem gdzieś w topce rebirthów, jakby rebirthów dużo zrobiłem. Tutaj te rebirthy tak dziwnie się pokazują. Ewidentnie mnie tutaj nie ma w tej topce. A jak tutaj jest z mocą petów? Czy znowu są jacyś Polacy tutaj? Tutaj Malek 5-6 to może być w sumie Polak, ale tak to nikogo za bardzo nie widzę. Pan Wiesiek spadł na 19 pozycję. No, pan Wiesiek się opiernicza. Ostatnio był wyżej. Dobra, pójdźmy tutaj przerobić to na shiny teraz. Wszystko, no i później na rainbowy może? Zobaczymy, czy cokolwiek tak naprawdę przerobimy. Jakby zbyt dużo tych petów nie ma, szczerze mówiąc. Tutaj tego mityka możemy w taki sposób zrobić, na 40%. Może się uda go zrobić? Zobaczmy. No i dobra, udało się na szczęście. No i tak naprawdę tyle. Powiem wam, że mogłem trochę więcej tych petów zostawić. Czy teraz nam założy jakby tego mityka? Dobra, teraz tego mityka nam zakłada. No ale tyle, tego jeszcze możemy sobie na rainbowa zrobić. No musimy ewidentnie więcej siana wyfarmić, odblokować ostatnią mapkę i tamte pety sobie zdobyć. Tutaj musimy pójść chyba. I tu będzie maszynka do rainbowów, czy dalej? Nie, bliżej. Nie pamiętam zawsze na jakiej mapce ta maszynka do tych rainbowów zakichanych jest. Tutaj na Candylandzie ta maszynka jest. No i dobra, spróbujmy tego zrobić na 60%. Może się akurat uda. No dawaj tutaj, dobra. I na szczęście się udało. Dobra, to chyba będziemy tego peta mogli założyć. No to tak naprawdę jednego peta na rainbowa sobie zrobiliśmy tego. No to nie poprawiliśmy jakoś super moc naszego teamu. Dobra, idziemy tutaj i w takim razie musimy więcej siana wyfarmić i blokować kolejny świat po prostu. Znaczy kolejną część tamtego świata, gdzie jest tam dalej. I trochę powiem wam, że to zajęło, ale mamy już na odblokowanie tej ostatniej mapki, chyba ostatniej mapki, jakby tam dalej nic nie widzę za 4 tryliony. No i dzięki temu oczywiście jajko będziemy mogli sobie otwierać, zobaczmy, czy coś tutaj dalej jest. No tutaj ewidentnie dalej nic nie ma. Jakby no na zbyt dużo tych jajek nie mamy, musimy przywarmić więcej siana, na razie nie będę tej potki odpalać. Po prostu sobie tutaj te zaznaczmy, żeby usuwało, niech za wszystko nam się otworzy, zobaczymy, czy tutaj te pety są już mocniejsze. W ogóle jaki ten pet jest wielki, jak huge wygląda, ten, który nam przed chwilą wyleciał. No i znowu ten sam. Chociaż powiem wam, że może nawet takie komony się opłaca dropić tak naprawdę. Dobra, tego jednego komona sobie po prostu podropmy, żeby przerobić go na rainbow, bo wydaje mi się, że na rainbow on i tak mógłby dawać więcej niż moje aktualne pety. Dobra, i otworzyło się za wszystko, jakby pewnie nic nam nie założy, klikniemy sobie quick best, no niestety nic nie zakłada, najlepszy pet daje 650. Musimy dużo więcej siana wydropić, powiem wam. Dobra, teraz zróbmy to tak, że przyfarmimy z 10 trylionów, za wszystko porobimy upgrade'y i postaram się z jakiejś większej odległości rzucać, no i ten samolot też przydałoby się kupić, bo pierwszy kosztuje 10 trylionów, ale daje razy 10 kasę. Ten update jest dużo większym wyzwaniem niż poprzedni, powiem wam. W poprzednim było dużo łatwiej, tylko w ogóle skąd ja chciałem rzucić, ja stąd nie mam szans dorzucić. Musimy, oj, nie z takiej odległości, musimy bliżej podejść. Dobra, i mamy 9,3 tryliona teraz, a więc za to wszystko właśnie zróbmy sobie upgrade'y. Możemy tutaj nawet w sumie pójść, bo tutaj te upgrade'y też były, jakby to nie ma znaczenia, ale zróbmy te upgrade'y i miejmy nadzieję, że jak za wszystko zrobimy właśnie te upgrade'y, to w końcu dorzucimy z końca mapki, tak do połowy zróbmy tutaj to. I tutaj tą celność też, jakby ta celność też jest trochę ważna, ale ważniejsza jest siła, więc tak z dwa razy sobie jeszcze w celność zróbmy. Dobra, i resztę wpakujmy w siłę. No i jeszcze raz w tą celność.
grywalność. Zobaczmy, czy teraz uda nam się na przykład dorzucić stąd. Jak nam się stąd nie uda dorzucić, to nie ma szans, że drugi raz farmię kasę. Jakby no pierwszy rzut nam nie poszedł, bo jakby coś tam błąd był i nie było 100%, ale teraz jest 100% i zobaczmy, czy uda nam się dorzucić stąd. No nie ma szans, powiem wam. Dużo nam brakuje. Jakby możemy sobie, wydaje mi się, że co najwyżej z końca tego świata trafić. Jak pójdziemy sobie tutaj, to może nam się uda. No znowu jakby 27% było. Te pierwsze rzuty zawsze zbugowane są. Dziwne to jest, ale dobra, no. Stąd raczej dorzucimy, tak mi się wydaje. No jakoś leci i czy doleci... Dobra, doleciało. No i mamy sporo kasy, farmimy siano stąd. Teraz musimy nasz team trochę poprawić i jakikolwiek samolot kupić nowy właśnie, bo dalej mamy to UFO z tego świata. I powiem wam, że nie nagrała mi się jedna rzecz, ale zobaczcie, jaki samolot kupiłem. Kupiłem samolot za 10 trylionów, długo na niego zbierałem i wbiłem na nim enchant. Wbiłem na nim najlepszy enchant możliwy. Zobaczmy jeszcze, ile z tym zarobimy. Jakby no, kupiłem mocny samolot, kupiłem ten samolot pierwszy tutaj. Za 10 trylionów dalej będzie ciężko tutaj na to zbierać, bo to jest 2,5 razy tyle, aniżeli na ten, a te 10 trylionów zbierałem i tak mega długo. Jakby tutaj sobie pójdźmy, zobaczmy, ile siana zarobimy z tym samolotem. Powinno być sporo, bo mamy na nim lepszy enchant, bo wcześniej miałem fortunę 2, teraz mamy 3. No i do tego ten samolot ma większy mnożnik kasy i cyk, doleciał. No i teraz mam około 50 bilionów. Ale dobra, dalej już będzie to wszystko ciężko odblokować, a więc sprawdźcie sobie ten film, który wam się wyświetla i do następnego.